Mlaskacz, kochany. A propos mojego wychodzenia, zwróciliście uwagę, ja wrzucam dużo zdjęć nieba. Ja się bardzo zagapiłem w niebo przez ostatnie miesiące. I powiem wam, że zwróciłem uwagę, nie wiem, czy ono kiedyś takie było, czy nie, ale teraz niebo ostatnimi czasy jest bardzo fascynujące. Gra światła na niebie, słońca razem z ciemnością, z cieniem. Nie cień ostry mgły, czy coś to tam było u tego dudy głupiego, ale... gra światła, układ chmur. Zapraszam na Jakubowski 76 gadam, bo lubię, linka znajdziecie pod spodem. Ja tam nie wiem, czy wrzucałem ostatnio coś, ale wrzucę dzisiaj, żeby było na świeżo. Jak na przykład wczoraj wieczorem wyglądało niebo przy zachodzie słońca. Kosmicznie. Dlatego tak enigmatycznie na moim profilu zadałem pytanie, czy chmury coś skrywają. Bo wiecie, jest taka teoria, że jak nie wyszło z pandemią, nie wyjdzie z rasową wojną, to zawsze można zrobić projekt Blue Beam i wyświetlić hologramy statków kosmicznych, że alieni nas atakują. To musi złapać, no to kurwa musi pyknąć. No. Tylko czy to jest taka ostateczność, bo to jest bomba jak cholera. Zapalę sobie z wami, co? Dawno nie paliłem na wizji, dawno mnie na wizji nie było, więc nie paliłem na wizji dawno. Dawno mnie nie było. No. Dla tych, którzy dziwią się mojemu kolorowi włosów, nie zadawajcie pytań. Podziemie fryzjerskie. Znaczy obcięty jestem zajebiście. Obcięła mnie Kasia, moja koleżanka i sąsiadka mieszka niedaleko. No. Ona jest fryzjerką, więc mnie po prostu obcięła w domu. Ale resztę robiło podziemie fryzjerskie, które nie jest specjalistą. Nie zadawajcie pytań. Niewygodnych zwłaszcza. Natomiast wracając moje dygresje zawsze powodują, że potem gubię wątek. Chyba, że to było coś nieważnego do powiedzenia. No, zapalę sobie. Właśnie nie było mnie dawno, nie paliłem z wami dawno. Hiltoniu, czy ty musisz? Musisz. Hilton skacze po sofie. Hilton! Musisz demolować teraz? Ja nagrywam tu państwu. No, nie patrz na mnie tak ładnym wzrokiem, bo jestem zakochany w tobie. Gruba się. No to chodź tu na fotel, hop. No hopla, hop siapsia. No chodź, no chodź. Gruba się jeden. No, to jest grubas. Dzień dobry, grubas. Nie, to nie. Z Hiltonem też jest ciekawostka, że właśnie, nie wiem, czy to jest kwestia pandemii, czy może ja mam więcej uwagi poświęcam wszystkiemu teraz. Jesteśmy ze sobą 12 lat z Hiltonem. I jesteśmy, wiele osób zauważy, że między nami jest naprawdę wyjątkowe połączenie i wyjątkowa magiczna nić. Ale tak jak ostatnio, to jeszcze nigdy nie było. No. Łącznie z takimi fizycznymi kontaktem, w sensie on zaczął się bardzo przytulać, kłaść mi się na kolanach na przykład. Albo jak siedzę sobie, to albo czytam książkę, to on przychodzi tutaj, siada i kładzie mi mordkę tu i se zasypia na ramieniu. On tego nigdy nie robił. Taka jeszcze większa bliskość jest między nami. No. Staruszek też czuje, że coś się wyrabia na świecie. Zwróciliście uwagę, że się z miastami 5G uciszyło? Jakoś tak w mediach poszło na dół? Obserwujcie media, nie po to, żeby wierzyć w to, co oni mówią, ale obserwujcie pod kątem tego, jakie są trendy komunikacyjne. Będziecie widzieli, co jest na rzeczy, mniej więcej, albo przynajmniej będziecie czuli pismo nosem. Z pandemii też wynikają korzyści. To nie jest teoria spiskowa. Ani teoria, ani spisek. To jest afera. Bo znacie Jasminę ze stanowo.com, ta, która prowadzi kanał kryminalny. Jasmina mniej lub bardziej świadomie, ale w sumie przyczyniła się do tego bardzo. I to jest taka plota, ja tego nie nazywam. To jest plota, ale plota z dużą dozą rzeczywistej prawdy. Plota z prawdą. Proszę Państwa, teraz i to będzie zagadka, żebyście mieli co rozkminiać przez najbliższy czas. Jasmina ze stanowo.com wyswatała Jakubowskiego z woźniakiem. Jakubowskiego z woźniakiem. Numer, nie? Numer jak cholera. Jakubowski wyswatany z woźniakiem przez Jasminę ze stanowo.com. A teraz rozkminiajcie, co to się podziało w ogóle, nie? No niech się dzieje trochę fajnych rzeczy. Mnie się podoba wyswatanie z woźniakiem. No. Dobra. Nie będę przy was palił, czy będę przy was palił? Mam palić przy was? To jeszcze zapalone. 3 minuty.
A, właśnie, kurwa, zapomniałbym. Najważniejszy temat, znaczy nie najważniejszy, ale jeden z trzech ważnych dzisiaj poruszanych tematów miał być o tym, że już nie mamy królowej. Plota poszła w świat. W Wielkiej Brytanii tydzień temu obudziliśmy się, na budynkach rządowych i posiadłościach królewskich zniknęły emblematy rodowe królowej Elżbiety II. Na początku rzecznik pałacu Buckingham się tłumaczył, że w nocy jakaś ciężarówka przyjebała w bramę, bo był wypadek, i dlatego ściągnięto herb z bramy, bo był zniszczony. Choć te herby i flagi rodowe poznikały ze wszystkich budynków należących do królowej. Królowa się podobno zamknęła w pałacu, w swoim zamku w Windsor i powiedziała, że nie wyjdzie, dopóki się pandemia nie skończy. Dosłownie, to nie są jaja. Znaczy tak w skrócie to powiedziałem z jajem, ale ona powiedziała, że dopóki się pandemia nie skończy, to ona nie wyjdzie. Ja, był z nią wywiad, ja go nie widziałem, w którym podobno powiedziała, że teraz się żegnamy, może się jeszcze kiedyś zobaczymy. Tak powiedziała. To był ostatni wywiad z nią. Jej w ogóle nie ma w mediach, nigdzie. Pomijając to, że podobno są wielkie aresztowania iluminatów, jaszczurów, masonów i tak dalej. Ona, książę William, książę Karol, Camilla Parker Bowles, jego żona. Harry, który spierdolił ze swoją żoną do Stanów. Cisza nie ma. I właśnie, zniknęły wszystkie, zniknęły emblematy. Przed siedzibami królowej, zwłaszcza przed pałacem Buckingham, nie stoi straż królowej. Ona miała tych strażników czerwonych z tymi czapkami takimi wielkimi, czarnymi. Nie? Stoją zwykli żołnierze i pilnują posiadłości. A Buckingham Palace, bo to można to na YouTubie znajdziecie filmy spokojnie, mnóstwo osób to nakręca, że Buckingham Palace jest, ma zamknięte, od środka jakby zakryte okna jakąś dyktą czy czymś. Ciekawe, nie? A królowej nie ma nigdzie. A przy okazji gruchła rzecz, że królowa nieprawnie zajmowała tron. Ona miała podobno abdykować. A na jej miejsce ma wejść Jan III, nie Sobieski. Tak się nazywa John Duterte. Tak się nazywa gość, który z tego co czytałem, udowodnił swoje królewskie pochodzenie po królu Jerzym VIII chyba. Nie znam tak dobrze historii, poprawcie mnie, jeśli się mylę. Przygotuję się następnym razem lepiej. I udowodnił, że jemu się, że on ma krew i że to jest jego linia rodowa i że on ma prawo dziedziczenia tronu i że on jest prawowitym królem Wielkiej Brytanii. Podobno ma to sądowo udowodnione. I teraz jest kwestia tylko tego, żeby objął urząd. Słyszałem, że przejął już jakby władanie nad finansami królewskimi. Królowa zniknęła, moja mama się śmiała, może zniknęła dlatego, że przez pandemię straciła 18 milionów funtów, bo tyle straciła na tym, że turyści nie odwiedzali pałacu Buckingham. Więc mogła se strzelić w łeb z tego. Ja bym se strzelił w łeb, bym stracił 18 milionów funtów. Chociaż nie. Z powodu 18 milionów. No, ale coś jest na rzeczy. Porozkminiajmy sobie to. Życzę Państwu udanego popołudnia. Ja zmierzam do pracy. Wiem, że jest niedziela. Aha, a propos, chciałbym pozdrowić wszystkich serdecznie, wszystkich moich widzów ze Stanów Zjednoczonych. Słyszałem, kolejna plota, słyszałem, że jutro Trump, dzisiaj w nocy właściwie, z 7 na 8, Trump wyłączy Wam internet, telefony i telewizję. I na 10 dni zamknie cały kraj, żeby zrobić porządek. Więc gdybyście nie mieli mieć internetu, no to widzimy się za 10 dni. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Pa, pa.